jesteśmy, moi kochani, no cóż, no jesteśmy w Cichej. Jesteśmy w Cichej na Wielkim Święcie. Wielkim Święcie wszystkich gazdów i wszystkich baców, czyli na 14 bacowskim zwyku. Tutaj u nas w Cichej te owce były od zawsze. To nie jest jakaś tradycja skądś tam importowana. Od czasów, kiedy pasterze wołoscy wędrowali sobie tymi górami, tymi Karpatami, to zatrzymali się w tym miejscu, w Cichej, i postanowili tutaj zostać już na dłużej, ponieważ tak piękna jest to okolica. To jest perła Karpat, tak można bez wahania powiedzieć. No i dlatego dziś ten bacowski zwyk kolejny obchodzony jest coraz liczniej, coraz tłumniej przez tych, którzy kochają folklor, kochają tradycję, którzy są do niej przywiązani. Ja powiedziałem, że to stado owiec, które jest za mną, ono jest bardzo różnorodne, choć stanowi taką spójną jedność. Ono jest różnorodne, bo przecież każda owca jest od innego gazdy. Każda owca przyszła z innej strony praktycznie. Każda owca jest inna od tej drugiej. Jak to mówią górale, kapeckę inną. Ma swoje ja, swój przekorny owczy, jakiś taki temperament i charakter, ale ona doskonale wie, że tylko w stadzie jest bezpieczna. Ona doskonale wie, że tylko wtedy, kiedy idzie razem z innymi, może zdobywać kolejne swoje cele. I myślę, że to dla nas, ludzi, jest bardzo cenna wskazówka, którą nam ta tradycja góralska, ta tradycja pasterska podpowiada. Zawsze choć tak, żebyś szedł za znakami, żebyś tych znaków nie gubił, żebyś nie myślał tylko o tym, co jest dzisiaj, co jest teraz, żebyś nie żył tym swoim ja, jak to świat dzisiaj wmawia, żeby tylko tymi się kierować. Natomiast no, o, tradycja, no może gdzieś tam zamknięta w szafie, może od czasu do czasu wyciągnąć jakiś gadżet, jakiś rekwizyt z tą tradycją związany, troszkę go odkurzyć, pokazać się odświętnie, a potem znów szafę zamknąć. Nie, nie, bo to jest droga donikąd. My wyrastamy z tej ziemi, my wyrastamy z tej tradycji, a bez niej jesteśmy tak drzewa, poodcinani od korzeni. Więc pielęgnujmy dalej to, co tutaj mamy najcenniejsze. Właśnie tę tradycję, która nam mówi, żebyś na świat patrzył szeroko, żebyś na świat patrzył i odbierał go z całą jego różnorodnością. Bo przecież, tak jak mówię, te owce są bardzo różne, ale tworzą jedno stado. Żadna z nich nie powie drugiej, przepraszam, spadaj. Nie jesteś ważna, nie jesteś istotna, jesteś inna. Żadna tak nie powie. One razem się uzupełniają. Te różnice, które są między nimi, to jest ich bogactwo. To nie jest coś, co je eliminuje, co je dyskryminuje. Tylko to jest bogactwo, dzięki któremu one mogą się realizować. I dziś w to bacowskie święto, w to nasze góralskie święto, warto to sobie, myślę, wziąć do serca i do stosowania. Bo my się bardzo często eliminujemy. Mówimy, nie, ty nie powinieneś z nami iść. Ty jesteś inny. Ty do nas nie pasujesz, więc po co tu jesteś? Często tak mówimy. A przecież tak się nie robi. Tradycja, nasza bogata tradycja, to jest miejsce za wspólnym stołem, które jest dla każdego przygotowane, bez względu na to, skąd idzie i jak wygląda i dokąd zmierza. Tak zawsze w górach było i to jest święta góralska tradycja. Siostry moje, siostry, ta długo do posły, ej, no ta została, co krowy posała. Jak Państwo widzicie, dzisiaj mamy piękną pogodę. Z historii zwyku ta pogoda nam co roku dopisuje. Także chyba ta impreza jest warta właśnie organizacji i zgromadzenia tylu ludzi. Oprócz tych tradycji pasterskich, odwiedzający nas no, mogą obejrzeć i usłyszeć kapele, które występują. A nie wiem, czy Pan Witt wspominał, takim największym smaczkiem jest degustacja z świeżo wyprodukowanego, zrobionego sera bunca, który baca z południowego udoju zrobił. I cały, nie wiem, 5-kilogramowy ser bunc rozchodzi się jak świeże bułeczki i ludzie na to czekają. Także myślę, że z dzisiejszej imprezy wrócą zadowoleni, no i oczekujący na przyszły 15 jubileuszowy zwyk bacowski. Po nosymu! Hej, bez szybieckie pola, leci sarna, hej, muska, my przebieram.
zawsze tak wyganiamy, jak wiosna wcześniej, przyjdzie koniec kwietnia, wychodzimy tu, przyślimy na 3 maja. No i wypasamy tu w terenie żywieckim w Soblówce do 10 października. Kuźnicka, a za Kuźnią skoro... No wyrabiamy osypki, bunt serbiały, bryndzę, redy kołkity. No cmyk to taki jest kulturowa impreza, przypomnienie, ale tam poświęcenie owiec, mięsanie. No to jest jak zaroś się mięso, owce, no to gospodarze przyprowadzają, każdy gospodarz przyprowadzi owce, no to poświęcone. No i później wychodzimy z Ratowa, od Zakopanego, tu w teren z Soblówki idziemy 6 dni.